Witam serdecznie, z tej strony Paulina, Margaret Paper Design. Przychodzę do Was dzisiaj z propozycją słodkiej niespodzianki, którą często wręczamy Paniom na zakończenie roku szkolnego. Ja będę używać bazy od rzeczy z papieru, właśnie takiego cukierasa. Tutaj on już jest złożony. Będę używać kolekcji Love Me Tender arkusza 0208. Tej strony arkusza, gdzie są grafiki przepięknych róż na jasnym, beżowo-szarym, różowym odcieniu. Potrzebne mi będą również listki. U mnie będą to z elementów do wycinania i różyczki wycięte, już sklejone również z pasków do wycinania. Będę używać elementów z pasków do wycinania, a dokładniej tego elementu. Przepięknych tekturek. U mnie tekturka już pomalowana na zieloną farbą. Oprócz tego mam przygotowane jeszcze dodatki, róże, o których wspominałam. Kwiaty z papieru akwarelowego. Kredki, listeczki i napis dziękuję. Będę wykorzystywać również trochę sizalu, jakiś resztek koronek i wstążki gnieciuszka w kolorze pasującym do kolekcji. Jak widzicie, bazę sobie rozłożyłam, żeby łatwiej było przyklejać przygotowany papier, który jest już przycięty do odpowiednich rozmiarów. Będziemy oklejać te główne części i te boczne. Brzegi delikatnie potuszuję distresem i taką gąbeczką. Ja używam gąbeczek do makijażu. Będziemy budować swoją kompozycję. Ja chciałam, żeby papier bardzo ozdobnego elementa, więc te róże zostały odsłonięte, a w tym miejscu, gdzie według mnie można go umieścić, nie zasłaniając tych pięknych grafik, to jest tutaj. Zanim zabierzemy się do tworzenia kompozycji, tekturki, które mam tutaj pomalowane na zielono farbą, pokryjmy sobie odrobinkę woskiem różowym metalicznym.
Napis dziękuję jest umieszczony na, nie wiem czy dobrze to widzicie, na folii, przyklejony klejem Magiciem. Folia jest odrobinkę wygięta, by można ją było podkleić pod tekturkę.
Zobaczcie, projekt gotowy. Do środka możemy włożyć cukierki bądź jakiś drobny upominek dla Pani z okazji zakończenia roku szkolnego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, Paulina.